Szanowni Państwo, dostojni goście, Wysoki Senacie Uniwersytetu Ignacjanum w Krakowie. Gromadzimy się przy tej tablicy w Dniu Pamięci Ignacjanum, obchodzonym w ramach Akademickiego Dnia Pamięci, aby uroczystym apelem wspólnie wspomnieć 84. rocznicę aresztowania przez niemieckie władze okupacyjne 25 jezuitów z krakowskiego kolegium, w cienie którego stoimy. Przywołajmy ich imiona i nazwiska, prosząc o życie wieczne dla nich w domu miłosiernego Boga i Ojca nas wszystkich. Zarazem wspominając tych jezuitów i modląc się w ich intencji, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga, prośmy Go również o udzielenie nam daru Jego miłości wybaczającej, abyśmy mocą tej miłości umieli wybaczyć wszystkim, z rąk których doznali oni cierpień, a niektórym z nich została zadana także śmierć. Owymi jezuitami aresztowanymi 10 listopada 1939 roku, których upamiętnienia ta tablica komemoracyjna, byli w porządku alfabetycznym. Kleryk Franciszek Cięciwa, sługa Boży ksiądz Józef Cyrek, sługa Boży ksiądz Kazimierz Dębowski, brat Karol Pawełka, ksiądz Tadeusz Kamiński, kleryk Franciszek Kowalczuk, ksiądz Adam Kozłowiecki, późniejszy kardynał, brat Stanisław Krzysiek, ksiądz Józef Krzyszkowski, kleryk Józef Leńczyk, kleryk Władysław Lewicki, ksiądz Wiktor Macko, ksiądz sługa Boży ksiądz Marian Józef Wojciech Murawski, kleryk Antoni Mruk, kleryk Edward Mruk, kleryk Józef Nawala, sługa Boży ksiądz Stanisław Podoleński, brat Ludwik Rzeźnikowski, sługa Boży kleryk Stanisław Cewiło, kleryk Józef Swaczyna, ksiądz Piotr Turbak, kleryk sługa Boży Bronisław Wielkusz, sługa Boży brat Jan Zając, sługa Boży brat Eugeniusz Żeleźnik, brat Andrzej Żółtowski. Ich aresztowanie 10 listopada 1939 roku stanowiło kolejny akt zamierzonego przez hitlerowców i konsekwentnie realizowanego planu eksterminacji polskiej inteligencji, której częścią było polskie duchowieństwo. Mieli zginąć, jak wielu innych obywateli Rzeczpospolitej. Oni w obozach koncentracyjnych w Auschwitz i Dachau. O poprowadzenie modlitwy w ich intencji oraz w intencji innych ofiar hitlerowskiej okupacji poproszę teraz naszego duszpasterza i kapelana, ojca Loza. Na znak pamięci i łączności z tymi współbraćmi, którzy cierpieli i oddali swoje życie, złączmy się z nimi w modlitwie, prosząc dla nich o wieczne przebywanie ze Stwórcą, a przez ich wstawiennictwo o łaski potrzebne dla nas, dziś stąpających po tej ziemi i mogących jeszcze podejmować działania budujące pokój. Dobry Boże, Ty znasz serce każdego człowieka. Ty je stworzyłeś i ukształtowałeś. Ty obdarzasz każdego łaską życia, które nie kończy się tu na ziemi, ale prowadzisz po ziemskich ścieżkach, tak by one pomogły w spotkaniu z Tobą. Te ziemskie drogi nie zawsze są łatwe i przewidywalne, ale ufając Twojemu miłosierdziu, napotykając na cierpienie, wierzymy, że służą one budzeniu się dobra ukrytego gdzieś głęboko w pokładach serc różnych pokoleń. Prosimy Cię, przyjmij do swojego królestwa tych zmarłych jezuitów, których wędrówka na tym świecie zakończyła się w czasie nieoczekiwanym i trudnym, w okolicznościach, które przynosiły zło i cierpienie. Niech ich trud, cierpienie i świadectwo życia ożywia nas i motywuje do pracy na rzecz dobra i pokoju. Daj im radość nieba
a przez ich wstawiennictwo zachowaj nas od zła i błędu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a świat niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Szanowni Państwo, upamiętniając dzisiaj 84. rocznicę aresztowania 25 niewinnych osób, witam Państwa bardzo serdecznie na tym uroczystym apelu pamięci. Witam dostojnych gości, ojca doktora Jarosława Paszyńskiego, wielkiego wicekanclerza IPA i prowincjała prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, Wysoki Senat Uniwersytetu Ignacjanum w Krakowie, ojca doktora habilitowanego Wacława Królikowskiego, profesora AKW, rektora Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie, które gości w swoich murach Uniwersytetu Ignacjanum. Pana Mateusza Małodzińskiego, drugiego wicewojewodę Małopolski. Panią Sandrę Heiskanen, wicekonsul Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie. Pana doktora Michała Wenklera, zastępcę dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej Odrzeg w Krakowie. Panią Małgorzatę Janic, prezes Zarządu Obszaru Południowego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość wraz z kombatantami. Pana pułkownika Włodzimierza Wowę Brodeckiego, prezesa Środowiska Wołyńskiego w Kraków, 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, a także członków wspólnoty akademickiej naszego Uniwersytetu. Witam gorąco wszystkich Państwa uczestniczących w tej uroczystości. Bardzo dziękuję ojcu prorektorowi. Teraz proszę o zabranie głosu pana Mateusza Małodzińskiego, drugiego wicewojewody małopolskiego. Ekscelencjo, wielce szanowny panie doktorze, szanowna pani konsul, wielce szanowni zgromadzeni goście na dzisiejszej uroczystości. Dziś spotykamy się tutaj na Uniwersytecie Ignacjanum po to, żeby oddać cześć tym, którzy 84 lata temu w bestialski sposób zostali zatrzymani za to, że byli księżmi, za to, że byli Polakami, za to, że myśleli i działali inaczej. Ta akcja, która miała tu miejsce 84 lata temu, była częścią zorganizowanego planu, na szeroką skalę oczywiście, który rozpoczął się we wrześniu 1939 roku. Kilka dni temu obchodziliśmy podobną uroczystość, której miałem przyjemność uczestniczyć na Uniwersytecie Jagiellońskim, bo 6 listopada również profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i kilku innych jeszcze krakowskich uczelni podstępem zostali wprowadzeni na uczelnię i zatrzymani i również wywiezieni, tak jak tutaj jezuici do Auschwitz-Birkenau, do Dachau. Dziś stoimy tutaj, żeby wspomnieć te osoby, oddać cześć tym osobom. Ta uczelnia, również fundamenty tej uczelni, również zbudowane są na tej właśnie historii. Szanowni Państwo, ta dzisiejsza uroczystość to nie tylko wspomnienie tych strasznych wydarzeń, które miały tutaj miejsce, ale to też moment takiej refleksji i zastanowienia się nad swoją postawą. Nie zawsze moja małżonka przypomina, często mi to przypomina, że jeżeli chcesz zrozumieć drugą osobę, to musisz wejść w jego skórę, poczuć się tak jak ta osoba, żeby ją w 100% zrozumieć. I ja będąc na wielu podobnych uroczystościach z takim historycznym zacięciem, zastanawiam się, co ja
na ich miejscu, jak bym się zachował na ich miejscu? Czy zachowałbym się jak trzeba? Czy broniłbym tych wartości, które stworzyły ten naród, które są fundamentem tego narodu? Bo ktoś może powiedzieć, że panie wojewodo, no mamy XXI wiek, takie rzeczy już się nie dzieją. Nie, szanowni państwo, nic bardziej mylnego. Dziś za to, jak myślimy, za to, że myślimy inaczej, za to, że to myślenie może się komuś nie podobać, można ponieść konsekwencje i surową karę. Dziś my musimy się zastanowić, czy mamy na tyle siły, żeby bronić tych wartości właśnie tutaj chrześcijańskich, które są fundamentem tej uczelni, bronić przed złem tak naprawdę, można powiedzieć. I to jest nasze zobowiązanie na przyszłość, żeby pomimo tego, w jakim nurcie płynie teraz Europa, żeby mieć twardy kręgosłup, żeby myśleć zdroworozsądkowo i myśleć chrześcijańsko. Tak jak tutaj na uczelni ta wiedza jest przekazywana, bo tutaj te wartości są najgłębsze. Tutaj te wartości coś znaczą. Tak jak to było 84 lata temu, Universitas. Wolność myślenia, wolność słowa, wolność dyskusji, wolność stawiania tez. I oni 84 lata temu za tą wolność zostali ukarani. Część z nich zapłaciła za tą najwyższą karę, czyli swoim życiem. Dlatego spotykajmy się co roku na tego typu uroczystościach, bo to nie tylko wspomnienie tych, którzy oddali życie za nasz kraj, ale również zobowiązanie dla nas, żebyśmy zawsze zachowywali się jak trzeba. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu wojewodzie, a teraz proszę o zabranie głosu panią Sandrę Heiskanę, wicekonsul generalną Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie. Szanowny panie wojewodo, czcigodny księże oficjalny, magnificencjo, prorektorze, szanowny panie dyrektorze, dostojny gości. Składamy dziś hołd ofiarom Solda Aktion Krakow, a w szczególności 25 wizytom z Kolegium Ignacjana 10 listopada 1939 roku zostali aresztowani i wywiezieni do hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Te zbrodnie popełnione przez Niemców w czasie okupacji, wymierzone w polską inteligencję i w tym duchowieństwo, i także w tym właśnie miejscu 84 lata temu wciąż napawają nas żałem i przerażeniem. Były one okrutnym elementem nazistowskiego planu eksterminacji. Dzisiaj, 9 listopada, Niemcy upamiętniają także ofiary pogromu ludności żydowskiej, tak zwane Reichspogromnacht, sprzed 85 lat, kiedy całych Niemczech płonęli synagogę, ludność żydowska była atakowana i zabijana, sklepy żydowskie likwidowane. 9 listopada 1938 roku było zapowiedzią nazistowskiego planu eksterminacji, którego okrucieństwo i pogarda do ludzi miały osiągnąć punkt kulminacyjny na ziemiach polskich. Niemcy uznają swoją historyczną odpowiedzialność. Jesteśmy świadomi niewyobrażalnych cierpień, jakich Polska doświadczyła pod okupacją niemiecką. Chcemy o tym przypominać. Chcemy upamiętniać te ofiary. Jesteśmy świadomi tym niewyobrażalnym cierpień. I w tym kontekście Dom Polsko-Niemiecki w Berlinie jest jednym z najważniejszych niemieckich projektów w zakresie pamięci i polityki kulturalnej.
I bardzo ważne jest, zwłaszcza dziś, by upamiętniając ofiary nazistowskiej tyranii, donośniej niż kiedykolwiek wołać pust przez wodze nigdy więcej. Bardzo dziękuję pani konsul. A teraz zapraszam pana doktora Michała Węglara, zastępcy dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Szanowny panie wojewodo, szanowna pani konsul, dostojni przedstawiciele Zakonu Jezuitów i Uniwersytetu Ignacjonum, wszyscy szanowni goście. W pierwszej dekadzie listopada obchodzimy w Krakowie zawsze trzy ważne i smutne rocznice. 6 listopada, czyli rocznica zamordowania Krakow, wspomnianego już aresztowania wychowawców profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczej i jeszcze innych uczelni. 9 listopada, tak zwane zweite zamordowania, druga akcja specjalna, czyli aresztowanie, kolejne szerokie aresztowanie przede wszystkim profesorów krakowskich szkół średnich. 10 listopada rocznica aresztowania 25 jezuitów z krakowskiego kolegium. Wszystkie te trzy zbrodnicze akcje były częścią szerokiego planu niemieckiego, tak zwanej Intelligence Aktion, kontynuowanej później jako akcja AB, a mającej na celu wyniszczenie polskiej inteligencji. Bo tak profesorów krakowskich uczelni, jak i jezuitów z krakowskiego kolegium nie zatrzymano za to, po to, żeby ich ukarać za coś, za jakieś działania podejmowane przeciwko Niemcom, ale zatrzymano i aresztowano po to, żeby je wyniszczyć. Żeby wyniszczyć przedstawicieli elit intelektualnych, elit duchowych, tych, którzy mogliby kształtować przyszłe pokolenia, tych, którzy mogliby kierować oporem przeciwko okupantom. 10 listopada 1939 roku dla 25 jezuitów z Krakowa zaczął się czas męki. Najpierw więzienie przełomu Lublich, później ciężkie więzienie w Lubiśniczu, później obóz Auschwitz i w końcu obóz Dachau, miejsce największej kaźni polskiego duchowieństwa. Spośród 25 aresztowanych wówczas jezuitów, 2 zginęło w Auschwitz, 6 zginęło w Dachau. A więc po tych aresztowaniach zginęło nie więcej co 3 spośród nich. I tak jak krakowscy jezuici, tak cała polska inteligencja, całe polskie elity poniosły w czasie II wojny światowej niewyobrażalne straty. Nie tylko z rąk niemieckich, bo sowieckie deportacje czy zbrodnia katyńska miały w dużej mierze podobny charakter. Ale dzisiaj, wspominając ofiary, możemy jednocześnie stwierdzić, że ten zbrodniczy plan się nie mylił. Że przetrwał naród polski, przetrwała polska kultura, polska nauka, przetrwał polski kościół. A tradycję jezuickiego kolegium z ulicy Kopernika, tak mocno dotkniętego 84 lata temu, mogą być dzisiaj kontynuowane przez Uniwersytet Ignacjonum. I bardzo się cieszę, że na Uniwersytecie tak żywa jest pamięć o tamtych wydarzeniach i że możemy się wspólnie upamiętniać ofiary i złożyć kwiaty pod ufundowaną 4 lata temu 80. rocznicę tych wydarzeń w tablicy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Szanowni państwo, teraz nastąpi kolejna część naszej uroczystości, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą upamiętniającą aresztowanych 25 jezuitów.
Oświaty składa wicekonsul generalna Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, pani Sandra Polska. Światosława, zastępca dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, pan doktor Michał Bąka. Pozwolę sobie odczytać słowa licencji księdza doktora habilitowanego Tomasza Homy, rektora naszego uniwersytetu. Szanowni Państwo, dostojni goście. Aresztowanie krakowskich jezuitów miało miejsce 4 dni po pierwszej zonderacji Krakow, w trakcie której aresztowano 184 profesorów, wykładowców i pracowników, głównie Uniwersytetu Jagiellońskiego. I dzień po drugiej z nich, przeprowadzonej 9 listopada, podczas której aresztowano około 120 osób, w tym 32 profesorów, 4 krakowskich liceów oraz prawników, posłów, urzędników, przedstawicieli mieszczaństwa i królestwa. Jednym ze świadków pierwszej fali tych aresztowań z 6 listopada 1929 roku był ówczesny student Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Paweł Lutryna. Już jako papież podczas przemówienia w kolegiacie świętej Anny w roku 1997, dzieląc się doświadczeniami tamtych dni, mówił: nie mogę nie dodać pewnego szczegółu, którego trudno zapomnieć. Wiele było takich szczegółów, które miałem na warsztacie, przygotowując to przemówienie. Ale jeden jest taki, który absolutnie muszę dodać, chociaż nie znalazł się w tekście. Mianowicie chcę przypomnieć dzień 6 listopada 1939 roku. Byłem wtedy studentem polonistyki. Oczywiście była już wojna. Jeszcze tego samego dnia znalazłem się na głębi, to znaczy w naszym zakładzie. Jeszcze rozmawiałem z profesorami, z profesorem Niczem, którzy spieszyli na spotkanie zarządzone przez władze okupacyjne. Z tego spotkania już nie wyszli, nie wrócili do domu. Zostali wywiezieni do Sachsenhausen. Takich kart w dziejach Uniwersytetu było na pewno więcej. I nie tylko Uniwersytetu Krakowskiego, innych również. Ale to są karty, które sprawiają, że ta nasza Alma Mater potwierdza się jako Mater. Mater Dolorosa, która cierpi, która składa ofiary. Wspominam tych naszych moich profesorów, tych zmarłych, tych z obozu, tych, którzy wrócili, a potem niedługo zmarli i modlę się za ich życie w Bogu. Bo ostatecznie każda Maryka temu chce służyć, ażeby spełniło się powołanie każdego człowieka, którym jest powołanie w Bogu. Te papieskie słowa chcę dzisiaj odnieść także do jezuitów, którzy kilka dni później, 10 listopada 1939 roku, doświadczyli tego samego losu, co profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Również i ich dotknęło owo cierpienie, o którym mówił Jan Paweł II. Dotknęło najpierw na skutek aresztowania, a następnie w czasie pobytu w obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau, do których zostali wywiezieni. Dotknęło ich boleśnie, ale nie złamane.
zachowali swoją godność, uchronili i rozwinęli, nierzadko w niemieckich warunkach, swoje człowieczeństwo. Dochowali wierności temu, któremu zaufali, odpowiadając na jego wezwanie i poświęcając mu swoje życie w towarzystwie Jezusowi. Niech pamięć o nich nie pozostanie jedynie pamięcią kamienną, wyrytą ozdobnie na tej pamiątkowej tablicy, lecz będzie dla nas pamięcią żywą, inspiracją w naszym dążeniu do obrony człowieczeństwa, którego źródło i spełnienie jest w samym Panu Bogu.